Andrzej Włocławek po meczu ze ZS-em Koszalin, po meczu zakończonym zwycięstwem gości 84-63 razem z nami trener Konstantinos Plewarakis i Krzysztof Szubarka są po to, żeby skomentować ten mecz. Gratulujemy im zwycięstwa, gratulujemy trzeciego miejsca w play-off, z którego startują i przeciwnikiem, jak już wiadomo, jest Radom, ale my poprosimy o komentarz do dzisiejszego meczu. What's your opinion on this? Okay. First of all, it's always good to be Anvil, at Anvil place, Wrocławek. It's second, and I think, no, actually it's the third time. In the past it was Nobiles, I think. It was like 20 years ago when I played with PAOK here in the European Cup. So, and the one with Polpak, now it's the third time. Good thing that it's three wins. But I have to congratulate the players. They stay, you know, focused, and they have to congratulate them for the third spot on the regular season. This was a game that you have to work on many things that we need for the playoffs. I think we controlled the game for at least 30 minutes. Only the last five of the first half, I think, and the last also of the game were not as we wanted them to be. But we keep working, and now we have, I think the whole season is important, but now is everything. Playoff is everything. And we will try our best for sure. Hopefully we are healthy enough with good energy for these games, and then everything will be okay. We focus on every next practice and next one game at a time. Congratulations to Anvil, and I hope all the best for the future. Trener wspomniał o tym, że to jest jego trzeci raz we Włocławku, pierwszy raz przeciw Nobilesowi, dwa razy później z Anvilem Włocławek. Te wszystkie konfrontacje ostatecznie na jego korzyść. Poczytuję to sobie za sympatyczną sprawę. Gratulacje dla swojej drużyny. Gratulacje za koncentrację, za to, że udało się ją utrzymać. Co prawda zespół gości kontrolował mecz tylko przez 30 minut, a może aż przez 30 minut. Zdarzyły się te momenty, o których wspomniał trener, w których ta koncentracja nie była taka, jak powinna. Ta gra też nie wygląda tak, jak powinna, niemniej 30 minut wystarczyło do zwycięstwa. Teraz praca przed play-off. Tak jak trener wspomniał, najważniejsze treningi, najważniejsze mecze. Choć cały sezon jest ważny, no to wszyscy wiemy, że play-off zaczyna się wszystko od nowa. Życzę swojej drużynie zdrowia. Gratuluję Anvilowi również. I tyle ze strony trenera drużyny przyjezdnej. Krzysztof Szubarka. Dobry wieczór. Przyjechaliśmy do Włocławka po zwycięstwo, które nam zapewniało trzecie miejsce i bardzo z tego powodu się cieszymy. Chcieliśmy zakończyć sezon regularny zwycięstwem i przypieczętowaniem trzeciej pozycji przed playoffami. Mieliśmy mały cel w defensywie, zatrzymać Anvil na 60 punktach. Niestety nie udało się, rzucili 3 oczka więcej. Tak jak trener wspomniał, kontrolowaliśmy większość spotkania. Niestety zdarzały się też błędy, musimy je wyeliminować przed playoffami, bo tam już nie będzie miejsca na błędy. Dziękuję. Dziękuję Krzysztofie. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? Jeśli nie ma pytań, dziękuję. Drodzy Państwo, mocny włocławski akcent na koniec sezonu. Pierwszy raz z takimi smutnymi minami spotykamy się po ostatnim meczu sezonu zasadniczego, ale mam nadzieję, że tutaj włocławianie Marcin Włośniak i Maciej Raczyński może wleją w nasze serce odrobinę nadziei, ale przede wszystkim poprosimy o komentarz do meczu zakończonego przegraną 63-84. Trenerze, poproszę o opinię. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla Koszalina i powodzenia w kolejnej rundzie. Odnośnie meczu, no co mogę powiedzieć, no, Koszalin był zdecydowanie lepszą drużyną od nas, wykorzystał nasze braki, nasze problemy w 100%. W pierwszej kwarcie już otworzyli mecz bardzo dobrze, stworzyła się przewaga i później już ją kontrolowali do samego końca. Gratulacje jeszcze raz, tak krótko odnośnie meczu. Druga sprawa, bardzo chciałbym podziękować kibicom naszym za wspaniały dopiek od samego początku do samego końca. Dziękuję bardzo w imieniu zawodników również.
Chciałbym pogratulować mojej drużynie, chłopakom i całemu sztabowi szkoleniowemu za to, że w tych najtrudniejszych momentach, mimo problemów, do samego końca pracowali na 100%, wykonywali wszystko profesjonalnie i za to bardzo dziękuję. No i dziękuję oczywiście wszystkim Państwu za to, że byliście do końca z nami w tym ciężkim sezonie. Tyle. Dziękuję. Ciebie proszę o komentarz. No tak jak tutaj powiedział, no mecz praktycznie bez historii. Od początku Koszalin rzucił swoje tempo gry i mieliśmy problemy do samego końca. Ale mi się wydaje, że dzisiaj to jest mniej istotne. Ja bardzo chciałbym podziękować trenerowi, że podjął tę decyzję, że doprowadzi nas do samego końca i mam nadzieję, że no nie udało się odnieść dla niego zwycięstwa, ale mam nadzieję, że było to dla niego dobre doświadczenie i myślę, że w przyszłości na pewno będzie pierwszym trenerem, może nie w Włocławku, ale gdzieś indziej. Chciałbym również podziękować kibicom, bo naprawdę przyszli dzisiaj do hali, mimo niedzieli, godzina 20, jednak podziękowali nam dopingiem i myślę, że zasłużyli na to, żebyśmy im podziękowali i zasłużyli na to, żeby koszykówka dali Białymstoku na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Macieju. Czy Państwo macie do naszej gości pytania jakieś na koniec sezonu? Jaki miał Pan cel przed tym meczem? Bo Krzysztof Szubarga, który był tutaj przed chwilą, powiedział, że chciał zatrzymać Anvil na 60 punktach. W sensie AZS nie udało się. Pan miał jakiś? Bo wiadomo, że o zwycięstwo było bardzo trudno. Udało się zrealizować ten plan? Znaczy, przygotowywaliśmy się do meczu tak jak zawsze, no ale powiedzieliśmy sobie, naszym celem, naszym głównym założeniem przede wszystkim była walka od samego początku do samego końca. Zdawaliśmy sobie sprawę z indywidualnych umiejętności przede wszystkim zawodników z Koszalina. No ale chcieliśmy pokazać serce, charakter i walczyć od samego do początku do końca. Myślę, że w jakimś stopniu to zrobiliśmy. No. Debiut Barańskiego był przygotowany? Czy te okrzyki z trybun Panu pomogły, żeby go wpuścić na parkiet? Nie, no to już była końcówka meczu. Myślę, że wynik już nie uległby zmianie. Chciałem dać wszystkim chłopcom pograć. Młodym również chciałem tak podziękować za sezon, bo brali czynny udział w treningach oczywiście. Byli aktywni, byli zaangażowani w to wszystko, no i to było takie moje podziękowanie w stosunku do nich, że dostali szansę na te ostatnie minuty. Maciek, ty rozmawiałeś z trenerem, Predragiem Króliniczym, dlaczego nie grasz? Jak to wyglądała twoja sytuacja? Jak to skomentujesz? Może pozostawię to bez komentarza, dobrze? Najlepszy komentarz. Dziękuję Panie bardzo. Trenerze, mówił Maciek, że będzie Pan trenerem gdzieś może nie we Włocławku, może w innej drużynie. Myśli Pan o trenerce jako pierwszym szkoleniowcem? Bo wiem, że Pan tutaj się wahał, że Pan jest bardziej ten analityk, ten drugi trener. Jak będzie wyglądała Pana przyszłość? Ja myślę, że każdy trener myśli o tym. Generalnie na pewno będę zmierzał ku temu. A czy teraz, czy to już jest czas na to? Myślę, że jeszcze nie. Jeszcze bym chciał pracować dalej jako asystent. Dobrze się w tym czuję, staram się wykonywać moją pracę na 100%, ale ten krótki okres tutaj pracy w roli pierwszego trenera bardzo fajnie. Zasmakował. Tak, panie trenerze, teraz jak żyć, bo to pierwsze historyczne play-off bez Anvilu. Na czym się skupić? Kogo dopingować? Nie, no, trzeba obserwować ligę. Na czym się skupić? No, mam nadzieję, tak jak tutaj Maciek wcześniej wspomniał, przede wszystkim trzeba się skupić na tym, co będzie się działo tutaj. I oczywiście kibicujemy, życzymy temu klubowi, wszyscy zawodnicy, jak i sztab trenerski i działacze klubu, żeby to wszystko dalej funkcjonowało na najwyższym poziomie i na pewno będziemy właśnie to obserwować. A teraz sezon się kończy, troszeczkę czasu na odpoczynek. Ja akurat za niecały miesiąc zaczynam pracę z kadrą U20, więc tak naprawdę nie będzie czasu na większy odpoczynek, a później zobaczymy, co życie pokaże. Jakie prognozy na te playoffy? Kto jest Pana faworytem? I też Maćko poproszę o to, kto
kto będzie mistrzem? Jak to będzie wyglądało? No, ja bym nie chciał na ten temat teraz mówić. Kibicuję przede wszystkim dobrej koszykówce, no i tyle. To jest faworytem, no to się okaże. Ja myślę, że takim, może nie mam faworyta do mistrzostwa, ale myślę, że takim czarnym koniem całej projektu będzie zespół Czarnych Słup, tak mi się wydaje. Na tyle ostatnio grałem naprawdę bardzo dobrą koszykówkę, że sprawą mi się wydaje jakąś dobrą niespodziankę w tych playoffach. Jakieś roztrenowania, jak to teraz wygląda? Już jutro, już jest koniec sezonu? Jak to sytuacja, jeśli chodzi o klub, coś pan wie? Znaczy, jutro będziemy mieli na pewno jeszcze spotkanie w klubie i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy to już wszystkie pytania? Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy.